Panowie Radni, siadamy już. Szanowni Państwo, proszę już o ciszę. Wznawiamy obrady. Jesteśmy w punkcie 8. Panowie. Jesteśmy w punkcie 8. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności. Tradycyjnie zrobimy listę mówców. Najpierw radni, później mieszkańcy i goście. Bardzo proszę, pan Pikalski. Pani Krystyna. Pan Krzysztof Kowala. Tutaj jeszcze pani Nowesecka. Czy ktoś jeszcze za? Dąbrowski. Tak? Wszyscy? Jeszcze panie przewodniczący. Zaczyna pan Pikalski. Bardzo proszę. Pozwólcie państwo, że na siedząco dobrze i tak proszę. Bardzo bym prosił, żeby z mojej strony było pytanie, a następna odpowiedź, zwrócenie to komentarzy. Pytanie mam dotyczące działek teraz ostatniego przetargu. Za jaką kwotę została sprzedana ta działka, ile zostało i czy prawdą jest to, że Urząd Gminy ma uzbroić działkę wodę, kanalizację, prąd? Jedno pytanie, bardzo proszę o odpowiedź, pan wójta. Szanowni Państwo, pierwsza działka, ta działka, która została sprzedana za tą cenę, która była wskazana już w momencie, dokładnie nie pamiętam szczegółów, w granicach 45 tysięcy złotych. Nie wiem, skąd pan takie rzeczy słyszał. Nie ma takiej możliwości, aby gmina kądkolwiek uzbrajała działkę w prąd, gaz, wodę, to jest jakaś niedorzecz. Nie, no ja pytam, bo mieszkańcy się pytają, więc... Nie, to jest jakaś niedorzecz. Ile zostało działek? Proszę pana, w tym momencie panu jest mi trudno powiedzieć, 4 albo 5 działek. Następne pytanie. Jaki był koszt planu naprawczego? Koszt planu naprawczego? Proszę pana, w tym momencie plan naprawczy był podejmowany w tamtym roku. Trudno mi jest w tym momencie powiedzieć odnośnie faktury, która była wystawiona. Jednak państwo informowaliśmy na sesji, ile to kosztowało. Ta pierwsza pierwotna kwota była chyba w granicach około 20 tysięcy złotych plus 16, ale państwo byli informowani. Tak, i na tym do czego zmierzam, bo na drugiej sesji pan powiedział, że zapłacił pan firmie ASCO za konsultację 58 tysięcy bodajże. I następne pytanie jest właśnie dotyczące tych konsultacji. Ile tych konsultacji było i dlaczego to tak jest drogo, że plan naprawczy, na cenie planu naprawczego kosztuje 16 tysięcy, a za konsultację jest 58. Trochę nierównomiernie, prawda? Nie, proszę pana, dlatego że umowa, która była z firmą ARES-ką i przetarg, tak jakby na to wszystko, zapytanie ofertowe, było to zapytanie ofertowe składające się z dwóch części. Pomocy w przygotowywaniu i ocenie pierwotnego planu naprawczego, który został przyjęty, a druga sprawa, zupełnie inna, było pomoc czy bądź korygowanie tego wszystkiego przy ubieganiu się już o pożyczkę z budżetu państwa. Dlatego od kwota, która była na poprzedniej sesji państwu przedstawiana, ona odnosiła się tylko i wyłącznie czy do ilości procentowej kwoty uzyskanej z pożyczki. Dlatego ta kwota tych 58 tysięcy była to tam jakiś odsetek procentów od tej całej kwoty. I to było zgodnie z umową. Jeśli byśmy wzięli mniejszą pożyczkę, ta kwota byłaby mniejsza, jeśli wzięlibyśmy większą, ona byłaby większa. Dobrze, i następne, to już bardziej mam wniosek do komisji rewizyjnej, żeby na najbliższej kontroli, która będzie, żeby wziąć do kontroli właśnie tą umowę z tą firmą i skontrolować tą
umowę pod względem merytorycznym, a przede wszystkim finansowym. Żeby nie było, że załóżmy za miesiąc, za dwa znów 50 może tysięcy wypłacimy firmie za konsultację. Bardzo dziękuję. Jeśli mogę, oczywiście każda umowa tutaj na całej, że tak powiem, na forum Rady Gminy może zostać przekazana, jak również oczywiście Komisji Rewizyjnej. Nie ma tam żadnych jakichś dziwnych zapisów. Niemniej jednak umowa opierała się w dwóch aspektach, czyli pomoc w przygotowaniu i napisaniu planu, jak również pomoc i wsparcie przy procedurze związanej z ministrem finansów. I tutaj bardzo bym prosił, aby pan nie insynuował w żaden sposób, że za chwilę jakieś dziwne na to zapisy i za chwilę będziemy płacić jeszcze jakiekolwiek inne pieniądze i poddawał wątpliwość tutaj uczciwość moją, pani skarbnik czy całego Urzędu Gminy. Dlatego bardzo proszę, aby te pytania były bardziej precyzyjne, a nie tak nonszalane. Mówię panu, jak pan mówi, że koszty plan na 16, a za rok czasu jest 58, no to skąd to się tak bierze? Dlatego pan zadał pytanie, a ja panu odpowiedziałem, że umowa była zawarta z dwóch aspektów. Pierwsze wsparcie przy napisaniu planu, drugie przy finalizacji, włącznie z pożyczką budżetu państwa. Panie Grzegorzu, tylko ten, bardzo dobrą opcją, oczywiście nie sugeruję, ale dobrą opcją, przy takich dłuższych pytaniach albo jej większej gości jest zadawanie też pytań na piśmie. Interpelacje zadawanie, co tak na przyszłość tylko mówię oczywiście. Czasami jest po prostu może lepiej. Pani Krystyna Kaźmierska. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Ja, Panie Przewodniczący, chciałam się odnieść do tematu, do Pana wypowiedzi na temat Komisji Rewizyjnej. Pierwsze upolitycznienie. Panie Przewodniczący, nie wiem, czy ja Panu o tym mówiłam, a jeżeli nie, to Panu powiem dzisiaj. Nigdy nie należałam do żadnej partii, do żadnej polityki, nie należę i należeć już nie zdążę, nie będę. Proszę mnie w to nie mieszać. Teraz jeśli chodzi o upolitycznienie, Panie Przewodniczący, to raczej Państwo pokazaliście to już na początku tej kadencji, która się zaczynała. I to tak trwało. Bo podejrzewam, że gdybyśmy nie założyli klubów, to nie znalazłabym się w Komisji Rewizyjnej. Może bym tylko sprzątała w Komisji Rewizyjnej. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Zawirowanie Komisji. Panie Przewodniczący, to zawirowanie Komisji w Komisji Rewizyjnej, to ja uważam, że powstały przez ten poprzedni statut, którego prawdopodobnie, jeśli się mylę, to proszę mnie sprostować, był wnioskodawcą pan, czy autorem. Panie Przewodniczący, ten statut doprowadził do tego, że nie mamy członka Komisji Rewizyjnej pana Wiśniewskiego, przez to odszedł. I my, tam było zawirowanie jednego roku. Mogliśmy pracować z panem Wiśniewskim, drugiego roku nie mogliśmy, ale to już na marginesie. Jeśli chodzi o wybranie wiceprzewodniczącego, czy nam się w tym nie się chce pracować, czy nie chce, chcemy się pracować. Ja panu Grzegorzowi powiedziałam, byłam zresztą, żeby pan został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i chyba pan o to nie ma pretensji, przyjął to pan bez niczego, więc ja panu powiedziałam, że komisja nasza jest nowa, jest 5 osób, to szła nowa osoba, trzeba się zapoznać, no wybrać. Nie uważam, że pan jest jakimś chorobitkiem, że pan już zachoruje i nikt nie powiedział, nie słyszałam z członków komisji, że nie wolno czy nie wybierzemy wiceprzewodniczącego. Nie wiem skąd te podejrzenia, skąd ta rozruba dzisiaj, że to przewodniczący wybiera. Nie ma, no i co się stało? Nic się nie stało, nic się nie stanie. Po co ta dyskusja w ogóle? Dziękuję. Dziękuję. Ja skorzystam tylko z pytania. Panie mecenasie, mamy pana tutaj na sali. Bardzo proszę, bo ja nie będę się do tego wszystkiego odnosił. Bardzo proszę, jakby pan mógł wskazać istotę Komisji Rewizyjnej w strukturach Rady Gminy, jej zasadne działania, w ogóle opowiedział o tym, do czego może dojść w przypadku tego, że nie ma przewodniczącego wiceprzewodniczącego. Drodzy Państwo, Komisja Rewizyjna obok Komisji Skarg, Petycji i Wniosków jest jedną z komisji.
komisji przewidziane wprost ustawę o samorządzie gminy. Ustawodawca uznał, że funkcjonowanie komisji rewizyjnej jest na tyle ważnym tematem, że wprost zostało to ujęte w treści ustawy, która jakby daje fundamenty działalności każdego z samorządów. Ta komisja pełni węzłową rolę tutaj w funkcjonowaniu organów gminy, dając Państwu realną możliwość sprawowania pieczy nad tym, czy gmina funkcjonuje prawidłowo. Ważne jest, żeby ta komisja funkcjonowała i funkcjonowała sprawnie, bo od jakości pracy tej komisji zależy jakość funkcjonowania urzędu gminy, jednostek organizacyjnych gminy, samego wójta, całego tego organizmu, jakim jest samorząd na szczeblu gminy. Tutaj jakiekolwiek zawirowania powodują to, że rada gminy, krótko mówiąc, jest ślepa i głucha na to, co się dzieje w tej gminie. Tak? I jak to obrazowo, i to też jest kwestia tego, że jeżeli ta komisja nie funkcjonuje prawidłowo, czy jakby nie realizuje swoich zadań opisanych w treści ustawy i statucie, może to skutkować konkretnymi sankcjami. Tak? To jest, mówimy tutaj, nie będzie chyba powiedzeniem na wyrost, że możemy tutaj spotkać się z zarzutem, z zarzutami niewykonywania funkcji publicznej, tak? Czy jakby nie realizowania tych funkcji statutowej, tylko ta komisja jest przewidziana. Braki w tym nadzorze. Że Państwo wiecie, czy mogą do czego mogą doprowadzić braki w nadzorze nad funkcjonowaniem gminy. Tak? Musimy daleko szukać w pamięci, co się działo w sytuacji nieprawidłowo funkcjonującego nadzoru. Więc żeby uniknąć jakichkolwiek sytuacji takich dwuznacznych, ta komisja powinna funkcjonować sprawnie. To tylko pozostawiam pod Państwa rozwagę, tak? Bo ja nie mogę tutaj apelować do Państwa, czy jakby nie jestem mieszkańcem tej gminy, natomiast zwracam tylko uwagę na pozycję ustrojową tej komisji, że ona naprawdę jest ważna i naprawdę powinna realizować plany kontroli i prowadzić ten kontrolę w sposób fachowy, rzetelny, taki, żeby ta kontrola była w sposób realny sprawowana. Panie Przewodniczący, czy jeszcze coś tutaj? Nie, bardzo dziękuję. Jeszcze tylko tytułem uzupełnienia to, że w statucie są zapisy o zespołach kontrolnych. To się stosuje w wielu samorządach. U nas najwidoczniej nie było takiego klimatu i był z tym problem. Z panem radnym Wiśniewskim też to wtedy wyjaśnialiśmy. Pamięta się tą przepychankę między wójtem a właśnie przewodniczącym komisji rewizyjnej. Ja myślę, że to zostało w pewnym momencie wyjaśnione, a jeżeli chodzi o powody odejścia pana Krawiecińskiego, no nie są mi znane, mogę się odnosić. Pan Krzysztof Kowal, bardzo proszę. Pewnego wieczoru postanowiłem znaleźć statut naszej rady i wpadł mi w ręce uchwała nr 27 21 grudnia. I tutaj gospodarka, chodzi o biblioteki, statut bibliotek. I tutaj gospodarka finansowa biblioteki. Paragraf 17. Dyrektor corocznie w terminie do końca marca przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, który podlega zatwierdzeniu przez wójta gminy Głowaczów. Czy pani dyrektor, czy tam pan dyrektor musi jeździć do Głowaczowa, żeby sprawozdanie złożyć? Bardzo dobre. Nie wiem, czy to jest prawda. Tutaj podpis jest pana przewodniczącego, pan Łukasz. Tak, być może, jeżeli jest to po jakiś błąd, on zostanie naprawiony. Znaczy, to jedna sprawa. Druga sprawa, pan twierdzi, że utrudniamy pracę w komisjach, w komisji rewizyjnej. Mnie się zdaje, że w zeszłym roku to było. Komisja poprosiła, pan przewodniczący komisji poprosił o materiały do kontroli, materiałów żeśmy nie dostali. I to mnie się zdaje, że jest bardziej utrudnienie
pracy komisji niż tutaj to, co zaszło w tym momencie. Jakich materiałów Państwo nie otrzymali? Proszę? Mogę wiedzieć, jakich materiałów Państwo nie otrzymali? No teraz tak. No teraz to już nie pamiętam. No, ale Pan Przewodniczący zarzuca Pan, że nie otrzymał materiałów do kontroli. Więc Pan powie, jakich materiałów do kontroli Pan nie uzyskał. Pan Przewodniczący ma wszystko, ma wszystko w swoich dokumentach. Także żeśmy nie dostali tych materiałów. Ale ja to zadałem, od razu mówię, bo korespondencja była między przewodniczącą, wczesnym przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, jak były tam. Tak. Więc do mnie tylko wpływały kopie, więc tutaj no, adresatem myślę, że najlepszy mówi Pan był, ale skoro nie potraficie Państwo sobie teraz przypomnieć. Czyli wszystkie, Panie Przewodniczący, wszystkie dokumenty, które zgodnie z prawem Komisja Rewizyjna mogła i powinna otrzymać, otrzymała. Dlatego tutaj niestosownym jest insynuowanie, że Komisja Rewizyjna nie dostała jakichkolwiek informacji. To jest mijanie ze sprawą. Dziękuję uprzejmie. To znaczy się Pan, nie wiem, Pan Przewodniczący twierdził, że nie dostał materiału, no więc ja... To jest nieprawda. No to może Pan Przewodniczący to ma. Nie wiem, ja po prostu mówię, że to jest nieprawda. Dobrze. I trzecia sprawa. Sprawa tej działki tam koło stadionu. Sprzedany był hektar za 244, coś tak. 424. Przepraszam, 424. Teraz sprzedawane są działki po 45 tysięcy, gdzie tak, musi być zatrudniony geodeta, pokroić to, wyodrębnienie ulicy, chodnika, gdzie, no nie wiem, około 20% pewno trzeba przeznaczyć na te sprawy. Więc działka wychodzi chyba dużo mniej. Ale bo ja nie rozumiem jeszcze raz. Bo tamta była działka w hektarze sprzedana cała za 424 tysiące. Mhm. A teraz sprzedajemy działki po 45 tysięcy za 10 arów, tak? Tak. Więc, ale musimy je wydzielić geodezyjnie i wyodrębnić ulice i chodniki. Więc już tu około 20% trzeba oddać. Znaczy, Panie Krzysztofie, bo te działki zostały wydzielone w 2018 czy 2019 roku. Wtedy. Już dawno. Tak. Przepraszam, pierwsze podzielenie było w 2016 roku bodajże. Tak, ale tam to było w całości sprzedane za 420. Tak, ale to nie ma znaczenia, bo to jest, według mnie to jest działka inwestycyjna i powinna być cena za działkę inwestycyjną. Przypominacie sobie Państwo, że działkę koło cmentarza sprzedaliśmy za, tam nie chcę teraz wspomnieć, ale ponad 200 zł za. No, a tam to specyficzne. Ale no specyficzne, chodzi o działkę pod inwestycje, prawda? I to mam na myśli, że pod inwestycje, i to każdy no, tutaj na tej sali siedzący przyzna, że działka inwestycyjna jest, ma inną cenę za metr kwadratowy niż działka budowlana. Z przeznaczeniem na zamieszkanie, na budowę domu jednorodzinnego. No właśnie dwie inne sprawy, więc nie można tego porównywać. Do tego proszę sobie przypomnieć, że ta działka, która została prawie sprzedana w roku 2018, została no niezbyt zgodnie z prawem sprzedawana. Tak byśmy to chciałbym to napomnieć tutaj, z uwagi na to, że ta działka nawet nie posiadała wyceny przed sprzedażą. Nikt tej wyceny, Państwo podjęliście uchwałę o sprzedaży tej działki, a podjęliście tę uchwałę bez wyceny. Nie ma takiej wyceny w Urzędzie Gminy, która by pozwalała w ogóle Radzie Gminy podjąć taką uchwałę, żeby tę działkę sprzedać. Na jakiej podstawie Państwo jako Rada Gminy podjęliście uchwałę, żeby tę działkę sprzedać? Nie wiem. Dlatego wie Pan, i był Pan Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, więc tutaj też bym może złożył wniosek do obecnej Komisji Rewizyjnej, żeby sprawdziła, jak to się w ogóle stało, że Państwo jako Rada Gminy zezwoliliście na sprzedaż tej działki hektarowej, nie mając nawet wyceny. Więc prosiłbym patrzeć na to, co Państwo robiliście, a nie doszukiwać się tego, co my w tym momencie staramy się tutaj po Państwu naprawić, odciągnąć. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Pani. Ewa Piasecka, bardzo proszę. Ale ja nie dostałem odpowiedzi tutaj od Głowaczowa. Mówię, no jakoś... Co to się... Jest to wątpliwości, który na pewno zostanie naprawiony.
Panie prezes, bardzo proszę. Moje pytanie dotyczy ostatnich wypłat pieniędzy dla nauczycieli. Chciałam zapytać, ile tych pieniędzy zostało wypłacone? I nie pytam tu personalnie, tylko pytam ogółem, jaka to była kwota? I z czego to wynika? Takie sprawozdanie otrzymał pan przewodniczący, więc rada gminy została poinformowana o kwocie. Była to kwota około 350 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą każdy nauczyciela w każdej gminie na terenie Polski wypłacane jest tak zwane wyrównanie dla pracowników oświaty. W tym roku z uwagi na to, że nie było tak dużo zajęć lekcyjnych, mieliśmy wcześniej też jeszcze cięcia na różnych rzeczach, różnych zajęciach, ale tak naprawdę głównie przez to, że ten COVID tutaj spowodował jakby absencję w przychodzeniu dzieci do szkoły, gdzie były jakby prowadzone zajęcia podstawowe tylko, nauczycielom do tak zwanej średniej należały się jakby wyższe wynagrodzenia. To jest po prostu z mocy ustawy, to się wylicza na podstawie wszystkich otrzymanych wynagrodzeń. I w naszej gminie wyszło to około 350 tysięcy dla wszystkich nauczycieli. I to jest obowiązek do, aby do końca stycznia takie jakby pieniążki nauczycielom przekazać. Mogę dalej, tak? Tak, bardzo proszę. Ja rozumiem, co pan mówi, że nauczyciela chroni karta nauczyciela i nauczyciel ma określono najniższą, jak i to najwyższą stawkę zarobków, tylko czy miało wpływ na to, żeście pan jako był wnioskodawcą tego projektu uchwały, podjęliście o zagraniu tam procentowo dodatków nauczycielom i stąd wynika ta różnica, bo na przykład akurat no około 350, bo dokładnie Starożreby wypłaciły 362 895 zł. Natomiast inne trzy gminy, nie będę mówiła które, 40 618, Mała Wieś 5 685 i jeszcze kolejna 8 765, więc ta różnica jest ogromna, a COVID chyba dotyczy całego terenu i w tamtych szkołach też było nauczanie niestacjonarne, a reszta gmin powiatu płockiego takich pieniędzy nie wypłaciła. W związku z tym pytam, czy to, co radni podjęli, pan był wnioskodawcą projektu uchwały, radni zabrali nauczycielom te dodatki, czy to wynika też z tego? Szanowna pani, proszę zwrócić uwagę, że proszę nie porównywać gminy Starożreby do innych gmin na terenie powiatu płockiego. Z uwagi na to, pierwszą i najważniejszą tutaj, pierwszym i najważniejszym czynnikiem, który tutaj należy wziąć pod uwagę, jest to ilość nauczycieli na terenie gminy. U nas po prostu tych nauczycieli w porównaniu do ilości dzieci jest zbyt dużo. Z uwagi na to, kiedy mamy tych etatów więcej i ta średnia nam się troszeczkę inaczej kalkuluje. U nas po prostu tych dzieci z roku na rok jest mniej. W poprzednich latach tych dzieci nie było. Nie było aż tak mało, a z roku na rok tych dzieci jest mniej, ta subwencja jest mniejsza, a z racji tego mamy jakby cały czas ilość nauczycieli, którzy uczą te dzieci, pozostaje taka sama. To jest pierwsza i kiedy wypłacamy te pieniądze, to jest specjalny taki wzór i ilość nauczycieli, ilość etatów, ilość tych pieniążków, które mają jakby przekazywane, ma tutaj bardzo duże znaczenie. Oczywiście zdjęcie dodatku motywacyjnego i obcięcie tego wszystkiego również tutaj na pewno miało jakiś wymierny skutek. Jednak proszę zwrócić uwagę na to, że pomimo wypłacenia tych 350 tysięcy złotych nauczycielom tego dodatku, który im się należy, jak tak nazwałem, 14 pensją, która im się po prostu należała, gmina Starożreby pomimo tego, że zapłaciliśmy te 350 tysięcy, na tej całej reformie, na tych wszystkich oszczędnościach i tak ponad 100 tysięcy zaoszczędziło. Dziękuję uprzejmie.
Stara Źreby tych dzieci ubywa, czyli rozumiem, że w innych gminach tych dzieci nie ubywa, tak? Nie, dlatego... mam, nie mam takich danych, jednak nie. No ale przed chwilą pan powiedział, że w gminie Stara Źreby ubywa, tak? No to samo przez się mówi, że w innych chyba nie ubywa. Nie mam takich danych. 100 tysięcy zaoszczędzone i teraz proszę mi powiedzieć, czy zabranie tych dodatków przy następnym roku rozliczeniowym też będzie skutkowało czymś takim. I podejmując uchwałę wtedy o zabraniu tych dodatków, czy podpieraliście się Państwo jakimiś wyliczeniami, że przyjdzie taki moment, że trzeba będzie te pieniążki jednak wypłacić, bo żeście za dużo zabrali. Czy to było w jakiś sposób konsultowane, czy to był tylko taki strzał? Szanowna Pani, po pierwsze to nie był żaden strzał. Każda uchwała odnośnie wynagrodzenia nauczycieli, jakiegokolwiek składnika finansowego jest konsultowana przynajmniej wtedy ze związkami zawodowymi. Kolejna sprawa, to co tutaj jest najważniejsze, czy w następnym roku. To wszystko zależy od tego, ilu nauczycieli będzie zatrudnionych w tym roku, ile będzie dzieci, jak to wszystko będzie się przekładało. Jeśli na też może ile będzie dzieci, powiedzmy ile będzie nauczycieli zatrudnionych w tym roku. Jeśli ilość nauczycieli będzie na tym samym poziomie, nadal nie będą prowadzone zajęcia, nie będzie innych zajęć dodatkowych, nauczyciele nie będą korzystać z tak zwanych zastępstw bądź innych dodatkowych źródeł finansowania, istnieje taka możliwość, że taki dodatek na koniec tego roku też może zostać wypłacony. Jednak to nie jest w tym momencie możliwe w 100% do wyliczenia, dlatego że w tym momencie są przygotowywane arkusze organizacyjne na rok następny, na rok już 2021-2022 i to wszystko zależy od ilości nauczycieli i od siatki godzin, jaka jest w danej szkole czy w danym roku. Dziękuję. Dobrowski, Grzegorz. Dziękuję. Tarpiński, Tomasz. Panie Wójcie, ja tylko chciałem w ramach bezpieczeństwa spytać, bo to powiedzieć, bo nie wiem, czy to było, odpowiadamy. Tutaj przy wyjeździe z ulicy Wiatracznej do Kościelnej tam takie lustro było ułatwiające wyjazd drogi. Nie wiem, tego lustra nie ma. Nie ma i tutaj jeszcze jest okazji, że na drodze pana Grzegorza, tak jak się wie, ponieważ leży znak wyrwany. Chciałem przekazać, bo nie wiem. Okej, okay, to przekazać. Pewnie zakład musi i jeszcze korzystając z tego, że będziemy robić, remontować drogi, może byśmy wtedy zrobili, bo już pan zakład gospodarczego, pan Węgarski zastosował usterkę, ale teraz robimy znów straszne dziury, tutaj się zrobiły na zakręcie na ulicy Strażackiej, tutaj to był ten poszerzany pas w drodze do posterunku. Także ta droga, która tam na bardzo duże góry. Jeśli mogę tu ad vocem i właśnie o tym zakresie ja dzisiaj zgłaszałem do pana prezesa, także wie o tej sytuacji. Też w uzupełnieniu powiedział pan Tomasz. Panie wójcie, jak ja dzwoniłem, bo ten znak, on leżał, był zerwany, przepraszam, lustro, było zerwane. Obecnie go nie mam. Co się z nim stało? Bo chcieliście to zabrać? Nie. W tym momencie to zostało zgłoszone do spółki. Czy ktoś sprawdzał, czy po prostu spółka zabrała w tym momencie, aby zrobić zaczepienie, no trudno mi w tym momencie powiedzieć, no nie zajmuje się codziennie, nie sprawdzam, czy co robi spółka, prawda? To zostało zgłoszone, no zobaczymy, co tam już tak powiem naprawić. Lista mieszkańców i gości. Czy któryś z Państwa mieszkańców chciałby zadać głos? Pan Grzegorz Dorzuc, tak? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, na ostatniej sesji zadałem Panu pytanie, czy Pani, która od 12 lat utrudnia mi rozwinięcie działalności, ma zarejestrowaną firmę, skoro świadczy usługi? Oraz zapytałem się, czy w związku z tym dokonuje utylizacji odpadów. Stwierdził Pan, że to nie jest nasza sprawa. W tej sytuacji pytam się Pana, jak wy chcecie wyprowadzić gminę z zapaści finansowej, skoro was nie interesuje, czy ktoś płaci podatki? Ja tylko odpowiem. Nie wiem, czy to pani tak powiedziałem, jak pan chce.
teraz mówi, że to nie jest moja sprawa, ona na pewno nie leży w gestii Rady Gminy. Jest w Urzędzie Gminy, proszę mi poprawić, Panie Wójcie, jeżeli się mylę, stanowisko do obsługi podatków. I podejrzewam, że tam by należało się zgłosić, no bo Rada Gminy w swoich kompetencjach tego nie ma. Nie mogę Panu ani udzielić odpowiedzi takiej, ani takiej. I też nie mogę wnioskować o sprawdzenie. Nie rozumiem to. My nie mamy tego, w swojej kompetencji. Złamałbym wtedy po prostu prawo. No też pytanie, jak to się stało, że moi opowiedzi przychodzili na sesję, przedstawiali informacje na temat mojej inwestycji. Często była ta informacja mijąca się z prawdą. Tak jak i teraz rozmawiałem z sąsiadami, jak już 16 roku. I przedstawili mi sytuację, oni też inaczej to robili wcześniej niż jest to teraz. Panie Grzegorzu, ja bym był na sesję specjalnie zapraszam, to jest jakby praktyka przyjęta już od początku kadencji. Każdy z Państwa ma możliwość przyjścia na sesję i powiedzenia tego, co aktualnie jest dla niego ważne. Nie mogę też recenzować zachowania i tego, co mieszkańca. Nie zaproszono, żeby wyjaśnić to sprawę, żeby to było kilka razy poruszane. Jasne. Ja mówię, ani nie zapraszałem Pana oponentów, jak Pan się wyraził, ani też Pana. Bo ja nie mam tego zwyczaju, że zapraszam na sesję mieszkańców. Robię to ogólnikowo, publikując na Biuletyn Informacji Publicznej informacje o sesji. Zaproszenia dostałem tylko goście. Mam tutaj na myśli stronę Urzędu Gminy, czyli wójt, pani skarbnik, kierownicy jednostek. Następne pytanie. Na posiedzeniu połączonej komisji stwierdził Pan, cytuję, kiedy pracowałem od posiedzenia, a nie za pracę miesięczną, to liczba posiedzeń komisji akademickiej przybrała rozmiar patologiczny. Czy może Pan powiedzieć, czy ta te posiedzenia, za które płacono pieniędzy podatników, czyli naszych obywateli, się raz w tygodniu, miesiąc, czy wtedy, gdy komisja zobaczyła pijanego na ulicy. I kto w tych komisjach brał za to pieniądze? W komisji składu osobowego całej komisji w tamtej kadencji nie jestem sobie w stanie przypomnieć. Jeżeli Pan napisze do mnie ewentualnie maila, to jestem w stanie to sprawdzić. Tak. Muszę jak Pan odnosi swoich podatków, które płacę, mało płacę. Jak muszę powiedzieć, jak one są marnowane. Tamtej były bardzo marnowane. Nie wiem, może Pan wójt coś powie odnośnie z komisji alkoholowej, bo ja nie jestem akurat w temacie, to też nie jest w kompetencji Rady Gminy, bo to jest osobna komisja. Panie Przewodniczący, zaraz na samym początku kadencji, mojej kadencji w roku, nie wiem, czy to było jeszcze końcówka roku 2018, czy już początkiem 2019, ja zmieniłem kształt osobowy Komisji do Spraw Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Ta komisja została zmniejszona i wszyscy członkowie zostali wymienieni. W tym momencie, jeśli chodzi o komisję alkoholową, są tam kilka, jest, że tak powiem, kierownik posterunku policji, pani doktor Tynkiewicz, jest pracownik GOPS-u pani Multo, pani Kuligowska, dyrektor szkoły jako pracownik oświaty pani Rosia oraz pani Dymek. Jest to sześć osób i są to osoby, tak jakby, jeśli weźmiemy panią doktor, kierownika posterunku, czy kogoś z oświaty, no są to osoby, które na co dzień pracują, stykają się z takimi problemami. W poprzedniej komisji alkoholowej, no tutaj byli część byłych radnych, czy pani Piasecka, czy pani Kazimierska oraz inne osoby, ale w tym momencie z całego tego była też ówczesna pani sekretarz, pani Pawlik. Trudno jest w tym momencie, tam jeszcze były chyba trzy osoby z tego co pamiętam, ale w tym momencie już nie chciałbym tutaj wybrać. Na pewno ta komisja zupełnie w tym momencie
takiej cały jej skład jest zmieniony. A jak często one były? Jeśli chodzi o poprzednie, przepraszam, tyłem tego pana, jeśli chodzi o poprzednie komisje, no jest mi to trudno o kadencję Rady Gminy, trudno jest na ten temat tutaj mówić, dlatego nie, aż tak nie badałem tego. Niemniej jednak teraz, jeśli chodzi o komisję alkoholową, jest to średnio dwa razy w miesiącu ta komisja się spotyka, jednak kwota, która jest, czyli ta wypłacane jakby ekwiwalne wynagrodzenie, jest znacznie mniejsze niż było to w poprzedniej kadencji. Teraz jest to około 120 zł za takie posiedzenie. Wcześniej to było ponad 200 zł, to było w granicach 200 zł. Też bym nie chciał skłamać, bo to już było kawałek systemu. Więc zmienił się ich skład osobowy, zmieniły się osoby oraz kwota, która gmina płaci, jest teraz też mniejsza. A można to uzyskać na piśmie, które jak kwoty były, ile było? Znaczy możemy... Ostatniej sesji, znaczy ostatniej kadencji. Można uzyskać informację, jaką członkowie kwoty otrzymują, czyli członek, zastępca, czy coś takiego. Personalnie kto ile otrzymuje, na pewno nie, bo to nie... Ale kto był i ile się... Tak, to jest to publiczna komisja, więc tutaj skład osobowy jest również jakby ja. Dobrze. Mam pytanie, że na same. Jeśli jest to w sprawie nieprawidłowości w gminie Staroziemy. My mieszkańcy chcemy wiedzieć, czy osoby, które doprowadziły do takiej wielkiej skali nieprawidłowości, pozostaną bez kary. Mogę bardzo prosić. Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o to pytanie, gmina nadal postępowania jest związana tajemnicą śledztwa, obowiązkiem przestrzegania tajemnicy śledztwa. I my jako, czy gmina jako podmiot pokrzywdzony nie ma możliwości wyjaśnienia informacji na temat tego, na jakim stadium ta sprawa się znajduje, czy ile osób zostało przesłuchanych, jakie dokumenty zostały przesłane do organów ścigania, czy ta sprawa znajduje się na etapie postępowania w sprawie określonego czynu, czy jest już w stadium przeciwko konkretnym osobom odpowiedzialnym za nieprawidłowości w gminie, więc ja mam świadomość tego, że Państwo jesteście żywotnie zainteresowani tymi informacjami, natomiast przepisy prawa karnego uniemożliwiają informowanie na bieżąco przez nas. Możecie Państwo próbować złożyć zapytanie do organu prowadzącego to postępowanie, natomiast my stojąc na gruncie legalizmu takich informacji udzielać się możemy. Również ze względu na szeroko dobro śledztwa, nie chcemy też informować, jakie są kolejne kroki śledczych, no też żeby nie naruszyć koncepcji tego śledztwa i nie ułatwiać osobom znajdującym się w spektrum zainteresowania prokuratury potencjalnej obrony. Tak? Więc tutaj nie możemy po prostu takich informacji udzielać, przekonam bardzo. Jeżeli sprawa trafi do sądu z aktem oskarżenia, wtedy będziemy mieli, że tak powiem, bardziej swobodne możliwości, żeby informować Państwa na bieżąco, jak również o wnioskach, które będziemy formułować w zakresie na przykład obowiązku naprawienia szkody, albo wtedy będziemy ewentualnie informować o działaniach gminy jako podmiotu pokrzywdzonego. Ja tylko uzupełniając wypowiedź pana mecenasa, pragnę powiedzieć, że śledztwo cały czas toczy się w prokuraturze, nie zostało wycofane, czy tak jakby sprawa nie została zamieniona pod dywan, w jakimkolwiek spotkaniu byśmy tutaj mówili. Niemniej jednak nikt z nas nie ma tutaj żadnego wpływu na działania prokuratury, więc toczy się to wszystko swoim tokiem. My tylko jako pokrzywdzeni jesteśmy informowani w miarę na bieżąco o tym, co się dzieje. Jednak, tak jak tu już pan mecenas powiedział, większych informacji nie możemy udzielać. Niemniej jednak, jak tutaj pan mecenas wspomniał, Państwo możecie wystąpić do prokuratury okręgowej w Sieradzu
z prośbą o informację na temat toczącego się śledztwa jako mieszkańcy gminy, że po prostu jesteście żywie tym zainteresowani. I wtedy rzecznik prokuratury okręgowej się radzą, Państwu takiej informacji powinien udzielić. Dziękuję uprzejmie. Czy jest możliwość wgląd do finansowych, znaczy rozliczeń finansowych za wyjazdy z gminy z portfolami dla gminy? Za to były wycieczki darmo od 2012 do 2018 roku. Ja mam taką propozycję, Pani Burmistrzu. Mam pytania sięgają w głąb i w dal, że się tak wyrażę. Znaczy chcę pomóc troszeczkę z tego względu, że nasza gmina jest zadłużona i trochę trzeba pomóc jej prokuraturze i wszystko, żeby to ruszyło. Widzę bardzo prężną opozycję, która doprowadziła do tego stanu i ja postaram się jej pomóc. Coś, dlaczego oni tak doprowadzili do tego stanu? Panie Przewodniczący, chciałem powiedzieć, że jako obywatel, mieszkaniec naszej gminy ma pan prawo wystąpić z każdym pytaniem albo wnioskiem o udostępnienie materiału w trybie dostępu do informacji publicznej. Nadmienię tylko, żeby to pismo nie lądowało. Tak. Organem przeznaczonym do udostępnienia takich dokumentów jest pan wójt, prawda, panie mecenasie, czy się pojawia? Urząd gminy, szeroko pojęty, nie rada gminy. Bo jeżeli pan napisze nawet do mnie, to i tak będę musiał przekazać zgodnie z kompetencjami. A to by po prostu znacznie skracało czas, więc na wszystko, i tu będę powtarzał do wszystkich mieszkańców, każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentów, to żeby było jasne. Szanowni Państwo, jest godzina 16:57, sesja trwała godzinę i 57 minut. Zamykam 40. posiedzenie Rady Gminy Starogrzewa. Bardzo dziękuję wszystkim radnym za przybycie, za obecność gości i mieszkańców. Dziękuję.